Temat Santo, wywyższam Twoje święte imię, Jezus, na tym miejscu. Wywyższam Twoje święte imię i Twoje zwycięstwo nad każdym człowiekiem na tym miejscu. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że wszystko już się wykonało, że cała ofiara została poniesiona. 100% i żaden człowiek nie jest w stanie dołożyć do tego ani odjąć od tego. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoja krew się przelała tam na krzyżu, za każdy grzech, za każdy ludzki błąd. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że ci, którzy to przyjmują, mają życie. Amen. Kochani, cały ten świat funkcjonuje na zasadach coś za coś. Właśnie się skończył rok szkolny i wielu z Was chodzi do szkoły, jesteście szczęśliwi, że to się skończyło. Trzeba było przez cały rok szkolny zarabiać na dobre oceny, albo w ogóle, żeby przejść z klasy do klasy. I tego jesteśmy nauczeni, że jest coś za coś, że zbieramy punkty. Zbieramy punkty najpierw w szkole, później zbieramy punkty w pracy, a później się okazuje, że to w ogóle te punkty są równowarte. Bo tak naprawdę nasza wartość nie leży w tym, co tam sobie nazbieramy w tych punktach. I ludzie myślą, że Bóg funkcjonuje na tych samych zasadach. Że Bóg to jest jakiś starzec, który prowadzi zapiski win i dobrych uczynków. Ale to jest bzdura. Bóg taki nie jest. Tak go odmalowuje religia, że on nagradza za dobre, a za złe karze. Ale to jest bzdura. To jest bzdura. On sam przyszedł tutaj na ziemię, w swoim ciele, w ciele takim jak Twoje, żeby wziąć na siebie każdy błąd człowieka i żeby człowiek mógł być wyjęty spod tego prawa zarabiania, spod tego prawa zdobywania dobrych punktów. Każdy, kto się zetknął z wymiarem sprawiedliwości, z prawem, wie, że ono jest nieugięte, że ono ci wypunktuje wszystko. A Jezus przyszedł tutaj po to, żeby człowieka wyjąć spoza prawo, poza prawo. To jest łaska. To jest właśnie łaska. On okazał człowiekowi łaskę. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Jezus przyszedł tutaj po to, żeby ci wyciągnąć spod prawa, żebyś nie musiał zarabiać punktami na jakieś miejsce dobre, żebyś się nie musiał plasować gdzieś, zdobywać pole position. To nie o to chodzi w ogóle w tym życiu, nie o to chodzi z Bogiem. Kiedy staniesz przed Nim na sąd, a staniesz na pewno, to On nie wyciągnie kartki i nie przeczyta ci, ile miałeś dobrych uczynków, a ile złych. To jest bzdura. Za żadne dobre uczynki człowiek nie trafia do nieba. Tak samo jak za żadne złe uczynki człowiek nie trafia do piekła. Człowiek decyduje tutaj sam, własną wolą, dokąd zmierza. Jeśli wybierzesz Jezusa i to, co On zrobi, to idziesz do nieba, bo do nieba idzie się po znajomości, z łaski, za darmo. A jeśli nim wzgardzisz, to idziesz na własne życzenie do piekła. Nie za uczynki złe, nie za to, że tam coś przeważyło nad czymś, tylko dlatego, że wzgardziłeś tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Ponieważ uczynkami nie jesteś w stanie zmienić swojej natury. Możesz jakoś oszukać ten system, możesz jakoś się ułazić, ucywilizować, możesz sobie założyć garnitur i wyglądać jak cywilizowany, miły, dobrze ułożony człowiek, ale w środku być bestią. Tak naprawdę uczynkami od zewnątrz nie jesteś w stanie zmienić swojej natury. I ze zbawieniu chodzi o to, że Jezus wziął na siebie Twoją naturę, Twój egocentryzm, Twój bunt i przyjął należną za to śmierć. Bo zapłatą za egocentryzm, za bunt jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest prosta konsekwencja. To nie jest kara, którą wymierza Bóg. W ogóle to, że robisz złe rzeczy, nie dotyka Boga w ogóle. W ogóle. To wpływa tylko na ciebie i na innych ludzi. To, że robisz dobre rzeczy, też nie dotyka w ogóle Boga. Nie dotykasz tym Jego serca. Nie wzrusza się Bóg, dlatego że pomogłeś komuś tam. To wpływa tylko na ciebie i na innych ludzi. Boga interesuje, czy jesteś żywy, czy jesteś martwy. Żywy możesz się stać, jeśli przyjmiesz Jego ducha do swojego wnętrza. W jaki sposób? W
taki, że uwierzysz, że On wszystko zrobił na krzyżu, że Jezus Chrystus zmarł za Ciebie, dla Ciebie zmartwychwstał, po to, żeby przetrzeć Ci drogę, żebyś Ty, człowieku, będąc tutaj w ciele, mógł zadecydować, czy chcesz w ogóle z tym Bogiem być. Ofiara Jezusa otworzyła niesamowitą drogę człowiekowi. Przed złożeniem tej ofiary, przed tym, jak On tutaj się pojawił na tym świecie, w Starym Testamencie, było prawo. Ludzie byli pod prawem. Dzisiaj ludzie nie muszą być pod prawem. Dzisiaj możesz przyjąć łaskę, ułaskawienie przez to, że przyjmiesz Bożą amnestię. To jest tak, jakbyś dzisiaj siedział w celi śmierci, ponieważ zamknięcie w swoim egocentryzmie jest jak zamknięcie w celi śmierci, z wyrokiem w jedną stronę. I nagle spotykasz się z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Przyjmujesz to, co On zrobił. I mówisz Mu, chcę Ci siebie poddać. Chcę poddać Ci swoje życie. Chcę przyjąć Twoje życie do mojego wnętrza. Zmień moją naturę. Wyprowadź mnie z tej celi śmierci. I On to zrobi. To jest bardzo prosta zamiana. Jego życie za Twoje życie. Jego życie za Twoje życie. Jeśli myślisz, że Bóg jest mściwy, to się bardzo mylisz. Jeśli myślisz, że On jest skrybą, który notuje Twoje upadki, to się bardzo mylisz. Jego nie interesują Twoje upadki, Jego interesuje Twoje życie. On chce Cię wyrwać ze śmierci, ale nie zrobi tego bez udziału Twojej woli. Twoja wola jest tutaj kluczowa, dlatego Ci mówię tą prostą informację. Bo ja taką informację właśnie o tym, że jestem już tu nastawiona, otrzymałam 21 lat temu i posłuchałam się tej informacji. Wcześniej 30 lat byłam ateistką, ale w momencie, kiedy uwierzyłam, że Jezus jest osobą i kiedy odważyłam się do Niego zawołać jak do osoby, to ja spotkałam się z Nim w realny sposób. I mój duch ożył, moje wnętrze z pustego stało się pełne. Pojawiło się tam życie. I odtąd jestem dzieckiem Bożym. I odtąd idę do nieba. I odtąd w moim życiu pojawiła się moc. Moc. Wcześniej chodziłam w niemocy. Wcześniej chodziłam w usiłowaniach, w staraniach, w lękach, w niepewności. Ale w momencie, kiedy spotkałam realnie Boga, pojawiła się w moim wnętrzu moc. Pojawiła się pewność. Pojawiło się życie. Po prostu pojawiło się życie. Nie wytłumaczę Ci tego, ponieważ tego trzeba doświadczyć. To trzeba doświadczyć. Chcę, żebyś wypróbował moje słowa, żebyś sprawdził moje słowa. Sprawdź moje słowa. Nie myśl sobie, że się zawiedziesz. Nie myśl sobie tak. Nie myśl sobie w ten sposób. Ja wiem, że przez lata byłeś zawodzony, zawodziłeś się na pustych słowach, ale te słowa mają pokrycie. Mają pokrycie, doświadczam pokrycia tych słów przed 21 lat. Jedno spotkanie z Bogiem i moje życie odwróciło się o 180 stopni. Jedno spotkanie, jedno realne spotkanie. Jedno realne spotkanie i idę do nieba. Jedno realne spotkanie i jestem rozkawiona. Jedno realne spotkanie i jestem zupełnie inną osobą. I tak właśnie jest. Bóg nie chce Cię wprowadzić w system uczynków. Bóg nie chce Cię wprowadzić w system przyjmowania opłatka, przyklękania, spowiadania się i ciągłego układania. Nie. To są wszystko uczynki. To wszystko wynika z tego, że człowiek nie spotkał się realnie z Bogiem, a chce na przykład doświadczyć czegoś. Jeśli chcesz doświadczyć życia, jeśli chcesz w ogóle, jesteś zmęczony tym, co masz w środku teraz, tym, co widzisz naokrągło, naokoło, to po prostu zawołaj do Jezusa. Zawołaj do tego Boga, zawołaj o prawdę. Zawołaj w przestrzeń, która Ci się wydaje pustką. O prawdę. Zawołaj w ten sposób, jak kiedyś powiedział. Jezus, jeśli jesteś prawdziwym Bogiem, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę znać prawdę. Ja chcę znać prawdę. Nie chcę w ogóle pustej, bzdurnej gadaniny o tym, jaki Bóg jest, a jaki nie jest. Ja chcę realnej zmiany mojego życia. O to zawołałam. Nie zawiodłam się, bo ta pustka, jak mi się wydawało, wydawało mi się, że wołam w eter. Pusty eter. To nie jest pusty eter. Bóg jest i On jest Bogiem z bliska.
I przekonałam się dopiero wtedy, kiedy prosto z serca, wiedząc, że mam taką potrzebę, że mam potrzebę zmiany życia, kiedy zawołałam, On mi się objawił, narodziłam się na nowo i jestem zbawiona. I to samo Jezus chce dla Ciebie. Tego samego chce dla Ciebie, bo to już się wykonało. To już się wykonało. To się wykonało na krzyżu. To, że nie doświadczasz tego w swoim życiu, to tylko dlatego, że nie zrobiłeś tego kroku w nieznane. To się nazywa wiara. Ten krok w nieznane, nieznane to się nazywa wiara. To zawołanie do Boga, który jest, o prawdę, o to, żeby Ci się objawił, to się nazywa wiara. I Bóg zawsze odpowiada na wiarę. Odpowie na Twoją wiarę. On odpowie na Twoją wiarę, jeśli Ty uwolnisz wiarę w to, że tam, za tą pustką, może być żywy Bóg. I On rzeczywiście jest taki, jak ja mówię. Jeśli zawołasz w ten sposób, to On Ci się objawi, narodzisz się na nowo, będziesz uratowany, będziesz inny. Inny, święty to znaczy inny, inny niż to, co znasz, inny, inny, zupełnie innej natury, nie egocentryczny, ale pełny. I tego Ci życzę, życzę Ci spotkania realnego z Bogiem, dlatego tutaj jesteśmy co tydzień, dlatego głosimy tą prostą informację, prostą Ewangelię, którą może przyjąć małe dziecko i 90-latek, i uczony, i nieuczony, i bezdomny, i milionem. Wszystko jedno. Przed Bogiem każdy człowiek jest taki sam. Każdy człowiek jest wart ceny Jezusa. On wycenił Cię bardzo wysoko. Przelał za Ciebie krew. Nie gardź tego.